Kontynuujemy temat mieszkańców osiedla bajkowego, którzy chcieliby utworzenia wokół dworku na Piotrowie Parku, zarówno po jego północnej stronie, jak i południowej. Tczewski Ratusz wyjaśnia, że według obecnie obowiązującego prawa miejscowego niemożliwe jest utworzenie terenu zielonego w części południowej. Działka ta niezmiennie od lat jest przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne. Przypomnijmy, że do naszej redakcji zgłosili się liczni mieszkańcy bloków sąsiadujących z dawnym dworkiem Piotrowo, którzy przy okazji zmiany planu miejscowego proszą ratusz o to, by wokół dworku powstał nowy park, ale nie tylko po północnej stronie zabytku, jak planuje to ratusz, ale i w części południowej zwanej Majdanem. Problem w tym, że od 2006 roku w obowiązującym planie miejscowym funkcjonuje zapis umożliwiający budowę na Majdanie budynków do maksymalnej wysokości 8 metrów. Mieszkańcy oraz administratorzy uważają, że nie jest jeszcze za późno, aby wykorzystać moment aktualnej procedury zmiany planu i zamienić przeznaczenie z budownictwa wielorodzinnego na park. Ratusz uspokaja mieszkańców, zapewniając, że na osiedlu bajkowym jest stosunkowo dużo terenów zielonych i zgodnie z planem park powstanie po północnej stronie dworku. W obecnym planie, i tu się nic nie zmienia, jest zarówno teren zabudowy mieszkaniowej, jak i teren zabudowy zielonej, rekreacyjnej, położony w bezpośrednim sąsiedztwie dworku. Nowy plan nie wprowadza żadnych nowych regulacji w tym zakresie. W związku z tym te działania, które mieliśmy zamiar podjąć, związane z zagospodarowaniem terenu zielonego, one będą podjęte, natomiast teren zabudowy mieszkaniowej pozostaje bez zmian, tam się nic nie zmieniło. Ratusz informuje, że w najbliższym czasie nie planuje sprzedaży działki z tak zwanym Majdanem, co nie oznacza, że w przyszłości do takiej sprzedaży nie dojdzie. Kierownik Biura Planowania Przestrzennego wyjaśnia, że będzie wówczas w tym miejscu możliwa budowa budynków, o czym wiadomo od ponad 20 lat. Ten teren jest przeznaczony już od lat 90. pod zabudowę wielorodzinną. Układ tego budynku w liniach zabudowy został wskazany i tak go zachowujemy, dlatego że to jest strefa ochrony konserwatorskiej, to zostało uzgodnione z konserwatorem, taki przebieg, tak, tej zabudowy. I jakby ten teren pod tym kątem zachowujemy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość takiej ingerencji mieszkańców w plan, oczywiście każdy z mieszkańców może złożyć uwagę do tego planu. Zaznaczę tylko, że w myśl obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania uchwalonego w 2013 roku, ten teren jest zabudową mieszkaniową. A w związku z obowiązującymi przepisami plan nie może być sprzeczny ze studium. Także w tym momencie przeznaczenie terenu 59 MW pod zabudowę czy też pod zieleń miejską jest niezgodne ze studium. Czyli rozumiem, że trzeba by było zmienić studium, żeby... Dokładnie. Dokładnie. A zmiana z studium, rozumiem, to nie jest takie raz dwa. Tak jak każdy dokument planistyczny wymaga czasu, wymaga wielu wniosków, tak, które spływają dla danego obszaru. Studium zmienia się raz na jakiś czas. W myśl obowiązującej analizy, którą wykonaliśmy, studium jest aktualne. Jakby nie wymaga na dzień dzisiejszy zmiany. Wniosek jest taki, że jeśli mieszkańcy chcieliby zmiany przeznaczenia Majdanu, powinni zawnioskować do władz miasta o zmianę studium uwarunkowań. Dopóki obowiązuje obecne studium, nie można na terenie Majdanu stworzyć parku. Ten może powstać tylko w części północnej, dla której projekt istnieje już od kilku lat. Spytaliśmy prezydenta, kiedy zadanie będzie realizowane. Przypomnę, że teren wokół stawu już został częściowo zagospodarowany. Więc to nie jest taki zupełnie teren bez niczego. Tam jest coraz ładniej. Pojawiły się nasadzenia, pojawiły się place zabaw. Oczywiście to jest dopiero początek, reszta przed nami. Co do tempa, powiem krótko, wszystko zależy od środków finansowych. Nie można w całym mieście zrobić wszystkiego od razu. Po stronie mieszkańców osiedla bajkowego stanęła trójka radnych z klubu Tczew od Nowa, którzy już w 2019 roku wnioskowali o stworzenie parku stulecia na całym obszarze wokół dworku. Ponad 100 lat temu powstał park założony, od tego czasu żaden nowy park praktycznie nie powstał. Miasto rozwinęło się i powiększyło swój teren kilkukrotnie. Do miasta przyłączone zostały Sostrzyki,
Krzyżykowo. Całe Bajkowe jako osiedle powstało jako nowe i naszym zdaniem i zdaniem części mieszkańców potrzeba takich nowych płuc dla drzewa. My proponujemy, żeby powiększyć ten teren o działkę numer 103/7, czyli ten teren, i zrobić tutaj założenie parkowe troszkę większe i zachować trochę przestrzeni, bo jak wiemy, osiedle Bajkowe z założeniem miało być bajkowe nie tylko z nazwy, ale też do życia, a możemy spotkać się z tym, że określany jest Tczew i Bajkowe jako betonowe miasto. Środki na park można pozyskać z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest tam gotowy program, z którego można skorzystać i wystarczy w przyszłym roku czy za 2 lata, jeżeli będzie edycja taka właśnie z tego Krajowego Ośrodka, ponowić jakby prośbę i złożyć wniosek o środki. Działania inwestycyjne miasta nie są działaniami takimi ad hoc, tak, że radni jakiegoś klubu wystąpią, że teraz trzeba to zrobić. Nie, my planujemy z dużym wyprzedzeniem pewne działania, bo one wymagają prac przygotowawczych związanych chociażby z dokumentacją. Nie wiem na ten moment, czy środki dotyczące terenów popegeerowskich będą się pojawiały jeszcze w kolejnych edycjach, jeżeli chodzi o dofinansowanie ze strony państwa, czy też to była jedyna edycja. Poczekajmy, zobaczymy. Naprawdę, jeżeli chodzi o działania miasta inwestycyjne, mamy tyle projektów w tej chwili uruchomionych, że dokończmy to, co zaczęliśmy, a nie zaczynajmy nowego projektu, bez względu na to, kto takie wnioski zgłasza. Mieszkańcy osiedla nie poddają się i zamierzają walczyć o teren zielony poprzez m.in. składanie wniosków do ratusza.